Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem jest pan Ryszard Sobański. Dzień dobry. Panie Ryszardzie, w czwartek 19 lutego Rada Nadzorcza Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej odwołała pana ze stanowiska prezesa. Jak pan oceni tę decyzję? Czy czuje pan rozczarowanie, zwłaszcza, że dzień wcześniej media obiegła informacja o nagrodzeniu pana Nagrodą Gazeli Biznesu właśnie za rozwój spółki? No tak, jestem zaskoczony, jestem rozczarowany, bo uważam, że przez te lata pełniłem dobrze swoją funkcję prezesa, o czym mogą świadczyć z jednej strony bardzo dobre wyniki spółki przez te wszystkie lata, kiedy nią zarządzałem, a nieraz spółka nie osiągnęła straty, wręcz przeciwnie, wynik był z roku na rok coraz lepszy. Planowany wynik zresztą za ten rok jest rzędu nawet 2 milionów. Ale z drugiej strony też odbywało się to nie kosztem, można powiedzieć, wprost mieszkańców, bo ceny ciepła były zawsze na bardzo umiarkowanym poziomie, wręcz ostatnia taryfa tak zwana cenowo była nawet obniżona, nie obejmowała w ogóle podwyżek. Więc, a pomimo to osiągnęliśmy pozytywny wynik. Było to spowodowane dużą ilością prac, jeśli chodzi o oszczędności, o też redukcję zatrudnienia, ale też to przeprowadzamy w taki sposób, że to pracownicy dobrowolnie odchodzili. Mieliśmy wprowadzony program dobrowolnych odejść, który zaowocował tym, że prawie 15 osób na przykład zdecydowało się odejść samo od zakładu. I samo to powiem, że jak przychodziłem do firmy, pracowało około 180 osób, na dzień dzisiejszy pracuje 98. Wykonywane są dokładnie te same zadania, obsługujemy taką samą ilość odbiorców i wielkość mocy tak zwanej zamówionej się nie zmniejszyła, więc to świadczy o tym, jakie działania były robione. O tym, że do zmian na stanowisku prezesa dojdzie, mówiło się już od kilku tygodni. Czy spodziewał się pan, że te zmiany nastąpią aż tak szybko? Tak, z jednej strony i tak nie. Liczyłem na to, że będziemy mieli możliwość, tak jak to zazwyczaj robi w firmach, dotrzymania do tak zwanego absolutorium, czyli do momentu tak zwanego spitowania, gdzie moglibyśmy jako zarząd dokonać pełnego rozliczenia za poprzedni rok. Tak to się standardowo robi. Zresztą, gdy ja przychodziłem do spółki, poprzedni zarząd tak został odwołany, że ja objąłem funkcję 1 lipca właśnie po tym, jak poprzedni zarząd miał możliwość rozliczenia się w pełni ze swojej pracy za rok poprzedni. No, nam to nie było dane. Odwołanie nastąpiło nagle, bez jakichś takich, nawet do tego stopnia, że nie był ujęty w planie zwołania rady. Nie było nawet takiego planu związanego z odwołaniem. Czy usłyszał pan uzasadnienie, dlaczego doszło do odwołania? Nie, nie było żadnego uzasadnienia. Po prostu wręczono mi wypowiedzenie, zresztą podobnie jak moi zastępcy, bez konkretnego wskazania, co jest powodem, czy z jakiego tytułu. Czy pana zdaniem do tego odwołania doszło, bo był pan, brzydko mówiąc, człowiekiem Wojciecha Murcka, czy może dlatego, że zastępcą prezydenta został Marek Sowas? Tak. Myślę, że głównym powodem było to, że pan Marek Sowalski został zastępcą prezydenta. Drugim powodem myślę, że też to, że pełniłem funkcję prezesa spółki za poprzedniego zarządu miasta. Aczkolwiek tu miałem nadzieję, że to może nie odgrywać takiej roli, że jednak ta pachowość będzie bardziej brana pod uwagę, ale mówię, forma znowu odwołania mnie, gdzie nie próbowano nawet w żaden sposób rozliczyć mnie z żadnych moich zadań, wyników. No, wskazuje na to, że tutaj część merytoryczna w ogóle nie była brana pod uwagę. Czy prawdą jest to, że w czasie, kiedy pan Marek Sowalski pracował w Miejskim Zakładzie Energetyki Cieplnej, doszło między panem a nim do sporu, w wyniku którego pan Marek stracił pracę? Nie, to nie była kwestia sporu. Powiem inaczej, my z panem Markiem od samego początku mieliśmy inne podejście do ekonomii. Różniliśmy się przede wszystkim tym, że ja nie bałem się podejmowania ryzyka, o czym może świadczyć podjęcie się tematu inwestycji ze zgazowarką, czy innymi działaniami. Natomiast według mnie pan Marek raczej próbował unikać tych problemów, czy działać w inny sposób. I tu był najczęściej między nami dochodziło do, że tak powiem, odmiennych decyzji, a ponieważ pan Marek zajmował się właśnie sprawami ekonomicznymi w naszej spółce, co można powiedzieć dublowało się też z moimi, bo ja też jestem z wykształcenia ekonomistą,
więc nie widziałem sensu, żeby to kontynuować i 4 lata temu została podjęta decyzja o generalnej likwidacji stanowiska. Tak naprawdę to było powodem zwolnienia. Proszę powiedzieć jeszcze, jak wygląda dzisiaj sprawa spalarni, która miała być tutaj wizytówką ZES-u, a z tego co wiemy nie udało się? No tak nie jest do końca, bo zabrakło nam tak myślę miesiąca, żeby, a zresztą będziemy to chcieli nagłośnić niezależnie temat tej zgazowarki, bo udało nam się uruchomić. Właśnie w tym samym tygodniu, w którym była Rada Nadzorcza, od niedzieli nastąpiło uruchomienie tej instalacji. Wcześniej przez rok ona stała, nie mogliśmy z nią nic zrobić, bo spór prawny z wykonawcą powodował, że nie było jasności, do kogo ona należy i do kogo należą prawa patentowe z tym związane. W wyniku przeprowadzonej ugody z wykonawcą doprowadziliśmy do tego, że staliśmy się w pełni właścicielami, my jako MZS oczywiście, praw do tej instalacji. Mogliśmy już nią rozporządzać, działać, co zaowocowało tym, że z jednym z głównych twórców patentu, z firmą angielską Torftech, tej instalacji niezależnie domówiliśmy się i tak jak powiedziałem, w tamtym tygodniu, w poniedziałek było uruchomienie tej instalacji, która praktycznie przez cały tydzień z jednodniowym przerwą technologiczną funkcjonowała, pracowała, co prawda nie na słomie, tylko na zrębkach drewna, ale pracowała, więc pokazaliśmy, że to nasz, że tak powiem, pomysł, że jesteśmy w stanie to zrealizować, jesteśmy w stanie uruchomić, się sprawdził. Szefował Pan Miejskiemu Zarządowi Energetyki Cieplnej 11 lat. Jakie to były lata? No, były trudne pierwsze 2-3 lata, bardzo dużo pracy wymagały, bo firma była bardzo zaniedbana, miała bardzo słabe wyniki, do tego stopnia, że nawet zakup sprzętu komputerowego dla pracowników, wymiana jego była problemem finansowym. Tu dodam, że w momencie dzisiaj odejścia z firmy jest 3,5 miliona lokat na koncie, które są taką rezerwą pod planowane inwestycje. Natomiast jak przychodziłem, to były takie sytuacje, że nawet po pół roku, jak my to nazywaliśmy, wypadające trupy z szafy, pojawiały się faktury na przykład na 100 tysięcy niezapłaconych opłat za emisję środowiskową, za różnego rodzaju opłaty. Więc pierwsze 2 lata były bardzo trudne. W momencie, gdy udało nam się stanąć na nogi pod kątem finansowym, rozpoczęliśmy cały plan inwestycji. Przez te 12 lat dokonałem całkowitej wymiany źródeł ciepła na ciepłowni. Zmodernizowaliśmy wszystkie kotły, są w tej chwili 3. Zmodernizowaliśmy, można powiedzieć, w dużej mierze sieć ciepłowniczą, zautomatyzowaliśmy całą ciepłownię, wprowadziliśmy cały system informatyczny do zarządzania całą ciepłownią. Mało tego, w tej chwili też był wdrażany system elektronicznego odczytu liczników, gdzie my praktycznie jesteśmy w stanie z ciepłowni sczytywać z całego miasta liczniki w jednym momencie. Gdyby miał Pan wskazać największy sukces w ciągu tych lat, co by to było? Wiele było w międzyczasie różnych etapów, ale myślę, że to, co udało mi się osiągnąć, to to, że taka pełna współpraca, że to, co mówiłem pracownikom, że będziemy realizować, czy zrobimy, ludzie w to wierzyli i potrafili się do tego dopasować. Takim dowodem może być to, że jesteśmy chyba jedną z nielicznych firm w Polsce ciepłowniczych, którzy mają własny zespół na przykład do kładzenia sieci ciepłowniczych. Generalnie jest to wszędzie wyprowadzone na zewnątrz, natomiast udało nam się pracowników od zera nauczyć spawania takich rur, bo to wymaga specjalistycznych umiejętności kładzenia i działania, co na przykład przełożyło się w ten sposób, że w momencie, gdy likwidowaliśmy ciepłownię na Zarzeczu i aby to zrobić, musieliśmy zbudować ponad 2 km sieci, tak zwanej spinki, spinającej ten system ciepłowniczy. Zrobiliśmy to własnymi siłami, własnymi ludźmi, co dało oszczędność firmie w granicach 3 milionów złotych. Także to myślę, że taki sukces, że ludzie potrafili, jeśli trzeba było, się spiąć i działać. Zresztą przy uruchomieniu instalacji tej zgazowywania teraz też było podobnie, gdzie po prostu własnymi siłami, własnymi ludźmi, tylko ze wsparciem tej firmy angielskiej z zewnątrz, która czuwała jak gdyby nad samym procesem, ale już uruchomienie całej instalacji odbywało się naszymi ludźmi.
i którzy, no mówię, potrafili sprostać takim wyzwaniom. Jakie ma Pan plany na najbliższą przyszłość? Jakie mam plany? Chcę się zająć na dzień dzisiejszy, zresztą takie też dostałem już propozycje, usługami no, doradczymi przede wszystkim, to co najlepiej się czuję, czyli w zakresie związanym z finansowaniem inwestycji, projektami dotacyjnymi, zresztą dostałem propozycję już współpracy z Izbą Ciepłowniczą, Polską Izbą Ciepłowniczą, do której jako żeśmy należeli, aby tam być ekspertem właśnie w zakresie dotacji unijnych. Niezależnie też zostałem powołany do takiego zespołu przy Ministerstwie Gospodarki w zakresie inteligentnych specjalizacji właśnie związanych z branżą energetyczną, więc tutaj ta działalność, bym powiedział, taka ekspercka doradca się rozwija, a niezależnie też w Izbie Sudeckiej też będę chciał dalej działać jako już typowo przedsiębiorca i rozwijać inkubator przedsiębiorczości i tu pomagać, wspierać małe, drobne firmy w tym, aby się rozwijały. Życzymy powodzenia.